Dzień dobry bardzo. Witam Państwa serdecznie na setnym jubileuszowym odcinku na kanale Agnieszka Co w Lesie Mieszka. Z tej okazji film będzie nakręcony tutaj na Kaszubach. Przez najbliższy tydzień postaramy się Państwu pokazać, co tutaj zobaczyliśmy, co się udało zwiedzić, co jest tu ciekawego można zobaczyć. Także zapraszamy serdecznie na relację. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym wybieramy się do Przytarni. Mamy do pokonania jakieś 2 km pieszo, a stamtąd już czeka nas fajny widoczek z wieży widokowej. Także zapraszamy. Tam już co nieco widać. Ten malutki punkcik to jest ta wieża, na którą się właśnie wybieramy. I jesteśmy już prawie na miejscu. Zostało nam jakieś 200 metrów, docieramy czarnym szlakiem, praktycznie już na miejscu. Siemaneczko. Jadąc na północ wzdłuż Wdzyckiego Parku Krajobrazowego zahaczamy o niewielkie jeziorko Hołdzie. Ja myślę, że sobie zrobimy tutaj małą przerwę jakąś obiadową. Zjemy szybką zupkę i jest szansa, że jeszcze sobie pojedziemy gdzieś dalej, o ile pogoda nam się nie załamie, bo prognozy są na dzisiaj takie znowuż burzowe. Same old way. Grab my coffee cup and try to face the day. But I felt different, I must say. I feel like maybe heaven heard me when I prayed. Every night I asked for you to be kept safe. Right here in my arms, and I'm so glad you're home. It's been too long, I know you know. When you were gone, I kept the fire burning strong. I sent up all the signals, hoping you would see. Hoping you would come back home to me. Dotarliśmy na drugi brzeg jeziorka, właściwie na drugi kraniec. Chcemy zatoczyć koło, ale po drodze ma być jeden z rezerwatów
rezerwat Krwawe Doły. Także idziemy zobaczyć, czy nam się to uda znaleźć. Także musimy sobie tutaj kawałeczek przejść jeszcze z krajem lasu. Oła, tak, pomiędzy pędzikami. Także jesteśmy teraz dosłownie na koniuszku tego jeziorka. Docieramy na miejsce zielonym szlakiem, rezerwat przyrody Krwawe Doły. Ta ciekawa nazwa rezerwatu wzięła się głównie od roślinności tutaj. Były czerwone torfowiska przypominające kolorem krew oraz duża ilość rosiczek, no, które są mięsożerne. Także taka ciekawostka. Jako tako ten obszar nie jest ogrodzony. Naturalnie jest wygospodarowany tylko numer oddziałowy, numer 572. No i w takim trójkącie tutaj znajduje się ta roślinność, o której tutaj wspominamy. Otóż rezerwacik mamy zaliczony, odhaczony, a teraz wracamy sobie zielonym szlakiem. Tam już widać jeziorko i przyszliśmy z tamtej strony, a zahaczymy sobie takie kółeczko i wrócimy drugą stroną wody. Jest godzina 20:30. Tam piękny zachodzik słońca. A my jeszcze wieczorkiem postanowiliśmy zwiedzić jeziorko Skrzynki Małe. Także udajemy się na mały rekonesans. Berek. Kolejny dzionek, kolejne miejsce. Tym razem wyruszyliśmy do Okonin Nadjeziornych w poszukiwaniu fajnego miejsca na dziko nad jeziorkiem okonińskim. Natomiast na miejscu powiem, że trochę byłam rozczarowana ilością ośrodków wypoczynkowych, kwater prywatnych i tak naprawdę z dojściem do tego jeziora jest problem. No, na razie poruszamy się szlakiem zielonym rowerowym. Tam jakieś wszelkie zabudowania na razie teoretycznie minęliśmy. Natomiast są tutaj działeczki wyznaczone. Trochę to trwało, zanim minęliśmy wszelkie ogrodzenia. Tutaj sobie znalazłam jakąś ścieżkę dojazdową. No i tak naprawdę idziemy na wyczucie. Po prostu, żeby dojść do wody. Zobaczymy, czy w ogóle się to uda, czy cały teren jest ogrodzony. No mówię, na razie mieszane uczucia. No i zobaczymy, czy w ogóle uda się tutaj spędzić czas nad tą wodą, nad tym jeziorkiem. Znalazłam pierwszy pomost, może od strony wody będzie więcej widać. Jakiś troszeczkę bardziej dziki teren. Thank you.
Nareszcie docieramy do jeziora Okońskiego, ale od miejscowości Główka jednak. Także musieliśmy sobie zapętlić troszeczkę, kilometrów narobić, ale nareszcie jesteśmy. Dzisiaj będzie gotuj z włóczykiem w takich okolicznościach przyrody. Na razie włóczyki się męczy z kuchenką. Jest dobrze. Mamy tak, mięsko gulaszowe z indyka, trochę kukurydzy, obgotowane pieczarki. Tutaj jeszcze mamy pomidorka, koncentrat w takim fajnym opakowaniu, a tu w tym pojemniczku jest sos czosnkowy. Mięsko z mokrymi składnikami sobie odgrzejemy, a później będziemy wszystko nakładać na tortillkę. Trochę pomożemy włóczykijowi. Tam się nam mięsko już robi z pieczarkami, odgrzewa i z kukurydzą. A tymczasem mamy placki tortilli położone już na sreberku. I sobie damy dodatki. Tu wspomniany sosik czosnkowy. Tortilki mamy naszykowane z sosikiem. Teraz włóczyki będzie nakładać to, co najlepsze. Czyli farsz mięsny. Przyszła pora na zwijanie. Lecimy z tego. Jedną stronę, drugą. Tworzymy trójkąciki. Mięso do buzi. I teraz wszystko kładziemy na patelnię. Ale taki płomień. Na suchej patelni odgrzewamy sobie to chwileczkę, żeby się jeszcze wszystkie składniki ładnie połączyły. No i żeby było ciepło jedzonko. Włóczyki już konsumuje pierwszą część. Jak tam włóczyki już smakuje? A tu się moja porcyjka odgrzewa. Zobaczymy. O, lekko przypieczona. Smakowicie wygląda. Obiadek zjedliśmy, a tymczasem docieramy na dziką plażę, którą widzieliśmy z pomostu, jak siedzieliśmy sobie. A my sobie siedzieliśmy tam po drugiej stronie. O tam. Woda faktycznie jest tu czyściutka. Włóczyk jej tam już kocyk zapodał. Rozkłada się na brzegu. Sympatyczne miejsce, ale faktycznie tylko od tej strony jest trochę dzikości. Siemaneczko, docieramy do miejscowości Krąg, gdzie roztaczają się w sumie między tą miejscowością dwa jeziorka, jeziorko Długie i jezioro Okrągłe. Tutaj jeziorko Długie ma tylko taki malutki pomościk, natomiast teraz udajemy się na jezioro Okrągłe.
jest jeziorko okrągłe. Dobry wieczór. My wróciliśmy z wycieczki z jeziorek, a teraz standardowo, jak co wieczór, wyruszamy w nieznane. Dzisiaj sobie wybraliśmy rzekę w D za cel. I tak po prawej stronie naszej mamy pole, po lewej piękny las. No i idziemy na dzikusa z krajem tego pola. I zobaczymy, czy nam się uda dotrzeć na miejsce. Jak nazywa się las pełen szyszek? Szyszkolas. Mapa pokazuje nam lokalizację, że jesteśmy blisko rzeki. Właściwie przy niej, tyle tylko, że jesteśmy na skarpie. A rzeka jest tam. Także, nie wiem, czy tędy dojdziemy. No i jeszcze kawałek. A tu kawałeczek dalej jest. Wiata taka ma być, wędkarska. Chyba, że nam się uda dotrzeć. Tam przed nami to jest ta wiatka właśnie wędkarska, którą widzieliśmy na mapie Google przed chwilą. Tak, Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Wdy, Czarna Woda. Co tu mamy za amulecik? Kurczę, ale fajnie. Drewno. A, to jest otwieracz w kształcie rybki. No. Powiem wam, że fajna sprawa. Kiełż, nie kradnij. No nie zamierzamy. Miejsce wyznaczone na ognicho. Drewienko naszykowane. Piękna sprawa. Fajna miejscóweczka. Siemaneczko, deszczyk nas złapał, więc się ewakuowaliśmy. Mamy piękne poddupniki na głowach jako zabezpieczenie przed deszczem, bo peleryny oczywiście są, ale w domu. Berek. Przyjechaliśmy nad jeziorko Świdno, ponieważ dzisiaj zapowiadają 30-stopniowe upały i chcieliśmy skorzystać nie tylko z kąpieli słonecznych, ale i wodnych. Natomiast, no niestety jakiś czas temu pewnie przeszły tu znowuż wichury, sporo drzew jest powalonych i to miejsce, z którego korzystaliśmy rok temu, no nie nadaje się. Także idziemy sobie teraz wzdłuż linii brzegowej, szukając czegoś, żeby się rozbić.
mięsku dzisiaj. Do tego sobie dodamy ugotowany ryż i czerwoną fasolkę.